Szanowni Państwo, niejednokrotnie rozważaliśmy, które święta są ważniejsze. Święta Bożego Narodzenia czy święta Wielkiej Nocy. Ale to taka świecka dyskusja tocząca się od lat. Hierarchia jest ustalona i bezdyskusyjna. Oczywiście święta Wielkiej Nocy nie mają konkurencji. Rozmawiamy o istocie świąt, o symbolach. A jaka jest świadomość Polaków? Bo przecież życie nie ogranicza się tylko do świętowania pewnych dat. W roku liturgicznym każda niedziela jest niejako małą Wielkanocą. Ale o tym wszystkim w świątecznym wydaniu programu Rozmowa o. Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Gościmy w sanktuarium świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim u księdza prałata Edwarda Wieczorka, a gości z nami starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kukliński. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Księże proboszczu, panie starosto, święta Wielkiej Nocy, jak je odbieramy? No, nie wiem kto pierwszy, ja może nie wypada, bo to... Czy przeżywamy duchowo, czy jest to tradycja? No właśnie, na pewno dla pewnych osób jest to tradycja, bo ci, którzy tak wiarę powierzchownie przeżywają, to będzie to tradycja. No, trzeba być wtedy w kościele, trzeba przyjść ze święceniem, trzeba no, grób odwiedzić, zobaczyć, bo to tak fajnie, a to śmingus dyngus, to jakieś tam inne atrakcje przy okazji. No, ale są też tacy i myślę, że ich nie brakuje, a może nawet bym się pokusił, że ich więcej, choć wątpię, którzy jednak przeżywają tak dogłębnie. Bo jednak to są święta najważniejsze, tak jak pani redaktor tam gdzieś we wstępie powiedziała, ale one mają nie tylko głębię przez to, że są najważniejsze, ale przez dramatyzm tych wydarzeń, które działy się 2000 lat temu. Bo jednak no, mówimy Jezus Chrystus, Syn Boży i tak dalej, ale przecież On jako normalny człowiek przeszedł kaźń niesamowitą. Bo ta męka była męką potworną, jeśli tak sobie uświadomimy, jakie to były, no dziś byśmy nawet mogli powiedzieć barbarzyńskie metody w tamtych czasach wykonywania wyroków śmierci, to on tego doświadczył. A więc to jest potworność niesamowita. Ja często nawet sobie zadawałem takie pytanie, czemu ten Pan Jezus akurat taką formę tej śmierci wybrał? Przecież mógł trochę opóźnić to przyjście na ten świat, no, mógł, nie wiem, doświadczyć w inny sposób, dzisiaj takie bardziej cywilizowane te metody wykonywania kary śmierci w niektórych krajach są, a on wybrał taki jeden z najbardziej okrutnych kar. A więc jeśli się to patrzy w tym wymiarze, nie tylko takim no, atmosfery świąt, ale rzeczywiście w tą głębię tego cierpienia, tej męki, człowiek tak zanurzy, to zobaczy ten tragizm. Tragizm, który owszem jest jakimś przejściem do nowej formy życia. Jest tą perspektywą, która daje nadzieję. Nam nadzieję daje, że to nie tak, że, nie to, że nasza śmierć nie kończy wszystkiego. Ona dopiero rozpoczyna. Owszem, to jest ważne dla tych, którzy wierzą. Na kogoś, kto nie wierzy, to nie będzie miało znaczenia żadnego. No i on będzie tym takim właśnie, który będzie się skupiał na tradycji, no bo wszyscy chodzą, bo babcia chodziła, dziadek chodził, mama chodziła. No wypada, no bo idą ludzie, to i ja pójdę, no bo będę taki inny. No i to jest takie to chrześcijaństwo wtedy no, powierzchowne. No ale różni ludzie, różne przeżywania. To są najważniejsze święta, ale jaka jest świadomość Polaków? Ja myślę, że wielu rozumie, choć nie do końca głębię tego wydarzenia. Rozumie, że Jezus faktycznie umarł i zmartwychwstał, ale nie bardzo rozumie, dlaczego umarł. Że umarł z miłości do każdego z nas, biorąc na siebie cały ciężar grzechów, które popełniamy. On nieustannie składa siebie w darze po to, żeby nam otworzyć także drogę do zmartwychwstania. Przeszedł pierwszy tę śmierć po to, żeby każdy z nas podążając za nim mógł także osiągnąć radość przebywania z nim w niebie.
I myślę, że te święta nie są świętami cierpiętniczymi. Myślę, że trzeba zrozumieć mękę Jezusa w aspekcie Jego miłości do każdego z nas. On chciał i dlatego przyjął wolę swego Ojca po to, żeby każdy mógł doświadczyć tego wszystkiego, co Bóg przygotował każdemu z nas przed wiekami, jeszcze przed stworzeniem świata. I myślę, że trzeba to tak zobaczyć głębiej. Ja myślę, że tutaj są pewne zachowania, które zarówno w Bożym Narodzeniu, jak i w Wielkanocy podejmujemy. Na przykład dzielenie się przed Bożym Narodzeniem opłatkiem. Przed Wielkanocą dzielimy się jajkiem. I tu jest bardzo ciekawa myśl, którą warto podjąć. Mianowicie to dzielenie nie prowadzi do rozdzielania. Dzielimy się po to, żeby mieć udział w całości. Opłatek jest jeden i każdy bierze cząstkę po to, żeby mieć udział w życiu całości. Tak samo jest i z tym jajkiem świątecznym. Chcemy się dzielić po to, żeby mieć udział w tajemnicy jedności z Bogiem i ze sobą. Tu powoli już wkraczamy, proszę księdza, w symbole wielkanocne, które też są różnie postrzegane przez społeczność, przez ludzi, tak? Niektórzy traktują je bardzo powierzchownie, a jednak one objawiają nam treść tego, co przeżywamy. Aczkolwiek papież nie robi święconki, bo jak twierdzi, to nie jest istotą świąt. Nie jest istotą świąt, ale jest pewną tradycją pozytywną. Ja myślę, że to, że dzisiaj większość osób przychodzi z tak zwanym koszyczkiem do kościoła, to ma okazję do tego, aby wejść do świątyni, stanąć przed żywym Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, choć umieszczonym w symbolicznym grobie. Jednak to spojrzenie Jezusa na tych, którzy podchodzą, może przynieść dobre owoce w przyszłości. My nie wszystko widzimy. My często zatrzymujemy się nad tym, co możemy zobaczyć, ale czasami są treści, które nas przerastają, ale które nam bardzo są pomocne w takim głębszym dojrzewaniu w wierze. To skoro już te symbole weszliśmy, dotknęliśmy tych symboli, to tak może króciutko, co one oznaczają? To wszystko, co jest w koszyczku. No, jeśli mówimy o jajkach, to jest to zawsze symbol życia. Zawsze wiemy, że tam jest jakiś znak życia i dlatego to pozostało jako pewien właśnie tego typu symbol mówiący, że nie myślimy o śmierci, ale o tym, co jest dalej, czyli o życiu. Baranek ten ofiarowany w Starym Testamencie i zapowiadany jeszcze przez proroków, jakby symbolizuje Jezusa, który przyjął na siebie formę ofiary składanej Ojcu. Chleb, no ten dar, który jest bardzo podstawowy i którym dzielimy się także podczas posiłku. Myślę, że inne dary, które są włożone do koszyczka, mają nam przypominać, że to są dobra, które otrzymaliśmy. Owszem, to jest owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, ale to jest także dar Boży. I my chcielibyśmy, aby tego daru nam nie zabrakło. I myślę, że większość przychodzi właśnie z koszyczkiem w Wielką Sobotę, żeby im nie zabrakło na przyszłość tych podstawowych dóbr, które są potrzebne do przeżycia. Chwała im za to, jeśli oni to przyjmują jako świadomość Bożych darów, które są rzeczywiście pochodzące od Boga, no to dobrze. Ale czasami to tylko tak jest z przyzwyczajenia. To w takim razie, co wpływa na postrzeganie Wielkiej Nocy?
Jakie są czynniki różnicujące? Na pewno wiara. No tak, na pewno. A czy na to postrzeganie nie ma? Ja mogę powiedzieć i podtrzymać ten swój tok myślenia, bo wyszliśmy tutaj, w zasadzie jesteśmy, jeśli mówimy o świętach Wielkanocy, to jak najbardziej. Jest to święto radosne, bo wszystkie pieśni, cała liturgia w kościele, całe otoczenie, to jest jedna wielka radość. Alleluja, weselmy się. I każda pieśń to już jest radosną pieśnią, my się cieszymy. Ale wracając do tego, co pani redaktor zaczęła. No, jeśli mamy nie skupić tylko na powierzchowności, na radości, na takim, no fajnie jest, bo znowu święta, bo się cieszymy, bo jakiś tam grób, bo coś tam w kościele się dzieje, pójdę tam, no bo jest fajnie, no to rzeczywiście to ja uważam, że wtedy jest takie tradycyjne podejście, ważna tradycja, ważny koszyczek, ważne wszystko. No, ale te święta są zwieńczeniem tego, co przeżywaliśmy przez 40 dni, to jest wielki post, a szczególnie ten ostatni wielki tydzień, to Triduum Paschalne, które tak naprawdę przeprowadza nas przez mękę Jezusa Chrystusa. To nie są radosne jeszcze wydarzenia. One się już zaczną w wieczerzy wigilijnej, sobotniej. To już jest to preludium tego radosnego święta, tego zmartwychwstania. I ja myślę, że u nas w Polsce trochę bym tutaj się pokusił i nawiązał do papieża Franciszka. Ja nie wiem, czy on właśnie z przekorą tego nie robi, bo u nas w Polsce właśnie tam, gdzie nie brakuje tych takich elementów dodatkowych, jak święta na przykład Bożego Narodzenia, to choinka. W Watykanie wiele, jeszcze nie tak dawno nie było żadnych choinek, nie było nawet szopki. To tak naprawdę zaczęło się dziać za naszego papieża, więc ta tradycja do Watykanu trafiła tak naprawdę stosunkowo niedawno. I te elementy, które nam towarzyszą, my to przeżywamy, czasami może są przeakcentowane. I wiele ludzi, jak przeakcentuje te sprawy, to spłyca właśnie ważność tych świąt, a szczególnie świąt Wielkanocy. Czy Wielkanoc nie jest komercjalizowana? A przy okazji właśnie wchodzi komercja, no już w Boże Narodzenie to bardzo wchodzi, bo może nie tak Wielkanoc właśnie jak w Boże Narodzenie, gdzie już od jesieni praktycznie supermarkety, wielkie sieci już żyją choinkami, światełkami i tak dalej. I ja myślę, że warto rozmawiać właśnie o takich rzeczach, żeby no jednak mówić o istocie tego wszystkiego, istocie świąt, a nie tylko, no, że jest fajnie. No fajnie jest, wiadomo, ja też się cieszę, bo są święta. To dlaczego Wielka Noc i po co nam te święta? Wielka, bo wydarzyło się coś bardzo istotnego. Mianowicie wierzymy, że Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie nie jest faktem historycznym. Jest wydarzeniem wynikającym z wiary w to, co nam zostawił Jezus i co my mogliśmy od Niego otrzymać. Faktem historycznym jest śmierć Jezusa na krzyżu. Ale to wszystko otwiera nas na nową rzeczywistość, do której zmierzamy przez całe nasze życie, aby mieć udział w życiu Jezusa. Ja myślę, że oprócz tego, co mówiliśmy o tych wszystkich takich tradycjach świecko-religijnych, trzeba powiedzieć o zachowaniach ludzi, które warto zauważyć. Mianowicie, to, że ludzie się spowiadają przed Wielkanocą i to w obfitości. Wielki Czwartek. Rozmawiałem z księdzem arcybiskupem Ziółkiem i pyta się, no co tam w Tomaszowie? Ja mówię, proszę księdza arcybiskupa, dużo spowiedzi. No tak, tam się zawsze ludzie spowiadali. Spowiadają się dlatego, że potrzebują ożywienia. Potrzebują nowego życia. To jest właśnie to wchodzenie w tajemnicę zmartwychwstania. Bo gdyby nie było zmartwychwstania, to wszystko nie miałoby właściwie sensu. Można by było pójść na dobrą sprawę do psychiatry czy psychologa. A idzie się, by przyjąć sakrament pokuty i pojednania, by otworzyć swoje serce przed Jezusem żyjącym w Eucharystii. I to jest bardzo takie pozytywne w naszym środowisku, że tak wiele osób do tej spowiedzi przystępuje, a potem uczestniczy
licznie w Komunii Świętej. Ja jestem bardzo zadowolony, że mdleje mi ręka przy rozdzielaniu Komunii w święta. Że tych ludzi jest tak wiele, bo coraz w wielu środowiskach jest ich coraz mniej. Wielkanoc to czas spowiedzi, tak, rachunku sumienia, rozliczenia się ze słabości, z momentów, kiedy ulegamy pokusom. Panie starosto, a jakim pokusom pan ulega? No trudne pytanie. Wolałbym tu do kamery tego nie wypowiadać. No, w każdym bądź razie... Ale no, spowiadać się już nie będę, przynajmniej w tym momencie. W każdym bądź razie no, takim samym pokusom ulegam jak każdy inny człowiek. A im człowiek, wydaje mi się, gdzieś tam bliżej się tego Pana Boga, do Niego się zbliża, tym te pokusy większe i ten, że tak powiem, zły duch częściej kusi, mocniej kusi. Ale łatwiej pokonywać. Teoretycznie tak, ale wie ksiądz, to jest takie proste, bo ja też obserwuję teraz na przykład to takie zjawisko, że rzeczywiście wiele więcej ludzi chodzi do spowiedzi, sakramentu pokuty korzysta częściej. Ale są takie dylematy i to często nawet można przeczytać na wielu takich forach, nawet na Deonie, to jest takie strona jezuicka, ta, która jest tam prowadzona, bo są dylematy. No jak często się powinien człowiek spowiadać? No raz na miesiąc, raz na tydzień, papież raz na tydzień się spowiada. No, chociaż z badania wynika, że to jest tendencja malejąca w tym czasie, jeżeli chodzi o spowiedź, ale również i o rezurekcję. Znaczy, ja bym pani powiedział tak, bo naprawdę obserwuję, no teraz są kolejki, w katedrze łódzkiej akurat, bo byłem niedawno w Łodzi, wchodziłem, to nie mogłem uwierzyć, tam na drzwiach się kończą kolejki i cztery konfesjonały spowiadają, znaczy nie konfesjonały, tylko konfesjonały, więc jest bardzo dużo ludzi. Tylko, znów jest pytanie, na ile ci ludzie rzeczywiście do głębi rozumieją powagę świąt, a na ile na przykład pamiętają stare przykazanie kościelne, które mówiło, a w czasie Wielkanocy komunię świętą przyjmować. No to, żeby przyjmować komunię, trzeba iść do spowiedzi. Tak, ono jest aktualne, ale wie ksiądz, ja na przykład w środowisku się czasami, nawet dość często spotykam, nie jeszcze w tym tygodniu, nie, bo to za daleko do świąt, czyli no, najlepiej w ostatnim tygodniu albo dwa dni przed świętami, no bo już wtedy nie zdążę zgrzeszyć, no przynajmniej tak sobie wielu tłumaczy. I to jest takie, tu znów wychodzi ta powierzchowność albo ta tradycja nasza niestety tam z lat. A co, jeżeli ktoś nie zdążył do spowiedzi? Zawsze może przyjść. To nie czy jest może tak, przyjść w niedzielę? To oczywiście, to znaczy może być. Czy to będzie wielkim grzechem? Nie. Ja myślę, że w każdej chwili można podejść do spowiedzi, jeśli tylko będzie możliwość z naszej strony obsłużyć wszystkich potrzebujących, bo wtedy jest wiele osób i mamy wiele innych funkcji do wypełniania. I jakby z kolei ten święta wielkanocne tradycji nie były czasem pokutnym. Nawet w święta Wielkiej Nocy nie klękało się, bo klękanie było znakiem uniżenia i pokuty. Grzesznicy klękali. Dlatego w święta wielkanocne ten sakrament jakby troszkę razi wobec tego wszystkiego, co się dzieje faktycznie podczas tego święta. Tym niemniej, jeśli ktoś potrzebowałby właśnie się wyspowiadać, to nie możemy mu zabronić tego. No i przecież się spowiadają. W pierwszy dzień świąt też nie brakuje tych, którzy idą tak, do spowiedzi. Ale wszyscy mają słabości i pokusy. Ksiądz pewnie też. Każdy z nas ma chwilę słabości. Ale ja myślę, że my za dużo zatrzymujemy się na słabościach, a za mało patrzymy na to wyzwolenie ku radości. My nie mamy nie grzeszyć, my mamy kochać. I my musimy przez spowiedź zbliżać się do takiego zachowania. Nie to, że ja muszę iść, żeby się obnażyć ze swoich grzechów, ale żebym, mówiąc o swoich słabościach, szukał rozwiązania ku temu, by było lepiej. To tak jest też bardzo ciekawie powiedziane kiedyś przez księdza biskupa Rysia, który mówiąc o poście i o pewnych postanowieniach, nie będę jadł ciastek, nie będę jadł cukierków w poście. A
A on mówi, jedz sobie tego, ile chcesz, ale bądź dobrym człowiekiem, bo cóż z tego, że ty nie będziesz jadł ciasta, jak ty potrafisz dokuczyć żonie, czy potrafisz być okrutny wobec swoich najbliższych. Żeby to było adekwatne do tego, co ma, do czego ma mnie to prowadzić. Spowiedź nie jest końcem, ale jest pewnym etapem, który ma rozpocząć dalsze wznoszenie się do góry, a nie tylko wypełnienie pewnego obowiązku. Ja się tu w 100% z tym zgadzam i właśnie nawiążę do tego, co zacząłem, do tego jezuickiego portalu, który no bardzo ładnie to mówi, że ja absolutnie się tu zgadzam z księdzem, że człowiek, my niepotrzebnie cały czas zaglądamy i patrzymy, już jest ten grzech, jaki to jest ciężki, lekki i tak dalej i zajmujemy się grzechem, a nie tak naprawdę drugim człowiekiem czy Panem Bogiem w ogóle. I jest, no niestety, wielcy teologowie tak uczą. Człowiek powinien patrzeć na dobro, robić dobro, zmieniać się, a szczególnie w drugim człowieku widzieć Boga i owszem, upadnie, zgrzeszy, to iść do spowiedzi. I w ogóle złe pytanie jest, jeśli ktoś zadaje pytanie, no jak o, za często, nie, co tydzień to za często. Nie. Ja wtedy, kiedy upadnę grzechem ciężkim, to ja mam zawsze iść do spowiedzi. Nawet jeśli miał być to co dzień, to co dzień. Ale nie grzech powinien mnie skupiać, bo rzeczywiście, jeśli ja się skupiam o matko, żeby tylko nie zgrzeszyć, to ja zgrzeszę. To jest prawie więcej jak pewne, bo ja zgrzeszę. Bo ja myślę o grzechu, a nie o Bogu czy o drugim człowieku. I to jest takie, no to jest trudne. Ja nie chcę się tu, broń Boże, wymądrzać, ale to jest naprawdę trudne tak żyć, ale tego musimy się uczyć, no tego powinniśmy się uczyć. I to jest dopiero ta świadomość bycia chrześcijaninem. Wtedy inaczej się przeżywa święta, inaczej ten okres przedświąteczny, bo ja muszę żyć zawsze w zgodzie z Bogiem, a nie tylko od święta do święta albo w czasie świąt. To aż się nasuwa w tym skomercjalizowanym świecie, czego jest deficyt, czego nie możemy kupić. No, wielu rzeczy wydaje mi się nie możemy kupić, bo nie wszystko jest na sprzedaż. Na pewno nie możemy kupić uczuć, własnych uczuć drugiego człowieka. No a właśnie to uczucie miłości jest tym największym uczuciem. To jest, miłość jest darmowa, miłość jest dla każdego. Miłość albo mamy, albo jej nie mamy, albo ją przyjmiemy, albo jej nie przyjmiemy. I to są właśnie te rzeczy, których kupić się nie da, które można mieć za darmo, bo miłość jest za darmo. No ale trzeba chcieć tej miłości i trzeba być tą, starać się być tą miłością. To są już, że tak powiem, wartości wyższe. Dzisiaj pieniądz jest bożkiem, któremu się hołd oddaje, dlatego uważa się, że wszystko powinno się kupić. Ale przecież my jako chrześcijanie wiemy, że to jest najwspanialsze, że Jezus okazał nam swoją miłość bezinteresowną i chce, byśmy z tego źródła czerpali miłość po to, byśmy ją dawali dalej. I myślę, że każdy, kto się zbliża do Jezusa, czuje, jak staje się mocniejszy Jego miłością. Ja nieraz rozmawiając w konfesjonale z ludźmi mówię tak, czy zauważyli, że po dobrej spowiedzi jakoś świat wygląda inaczej, jakby był czystszy, jakby było łatwiej pokonywać rozmaite przeszkody, które do tej pory wydawały się nie do pokonania. A dzięki Bożej mocy, Bożej interwencji jest piękniej. Ta wiosna, jeśli nawet nie przyjdzie na zewnątrz, to zaczyna się w człowieku. Zawsze miałem taki bardzo może banalny przykład, który nieraz opowiadałem, ale mama przyszła z dzieckiem do kościoła i on tak się nudził, patrzył, że ten kościół taki szary, tam jakąś pajęczynę zauważył, tak jakoś mu nic nie było po drodze. A mama mówi, o chyba ty zdaje się już dawno nie byłeś u spowiedzi, patrz ksiądz jest w konfesjonale, idź no tam. Nie, może innym razem, ale idź. Poszedł, wyspowiadał się, wraca do ławki, popatrzył wokół siebie, co to, sprzątanie zrobili w tym czasie? Tak jakoś jaśniej się zrobiło. Właśnie to jest to jaśniej, które w nas zaczyna być i które pozwala nam spojrzeć na siebie także inaczej. I tutaj jest, to jest chyba bardzo ważne i do tego nas prowadzi Jezus, żebyśmy my zmartwychwstali do nowego życia.
Tak, nie kupimy miłości, tej wzajemnej miłości, tego nie da się kupić. Ale my również w tym biegu, pędzie życia, gubimy coś bardzo ważnego. Przeksiędza, czy nie gubimy przypadkiem tego spokoju, tego czasu oczekiwania na święta? Ja myślę, że kiedyś ten czas Wielkiego Postu był czasem większego pokoju. Faktycznie, to był czas, kiedy nie było głośnej muzyki, kiedy poświęcało się więcej czasu na pójście na drogę krzyżową, na gorzkie żale, kiedy rzeczywiście korzystało się w pełni z rekolekcji wielkopostnych, jeśli takowe się odbywały, bo one od niedawna są tak często w tej chwili praktykowane, ale była chwila na zatrzymanie się. Więcej tych chwil było. I daje się zauważyć taką tendencję dzisiaj wśród chrześcijan, że szukają miejsc ciszy. I nieraz na święta Wielkiej Nocy nie jadą tylko do hotelu, żeby mieć mniej kłopotów w domu i nie trzeba szykować wszystkiego, ale jadą do takich miejsc wyciszenia, do jakichś klasztorów, gdzie nie ma wystawności jakichś posiłków świątecznych, natomiast jest cisza. I czasami tej ciszy nam brakuje. I coraz częściej za tą ciszą tęsknimy. I stąd dobrze, jeśli Kościół staje się takim miejscem sakrum, choć coraz trudniej to sakrum w Kościele zachować. I nieraz patrząc na młode pokolenie, ale chyba i na starsze czasami też, to jakby zapominali o tym, kto jest najważniejszy w świątyni. Nie figurka, nie obraz, nie wystrój, ale ten, który jest ukryty w tabernakulum, symbolem jest tylko znak czerwonej lampki i przypominający nam, tu jest ktoś, do którego mogę przyjść, z którym mogę porozmawiać, przed którym mogę się wyżalić i zaznać spokoju. Nie, ale to ja tu się włączę i powiem, bo absolutnie się z tym zgadzam i dobrze ksiądz dodał, że nie tylko ci młodzi, ale i ci starsi, bo już sam doświadczyłem i to nie jeden raz takiej scenki, że gdzie starsze panie rozmawiają między sobą, starszy pan próbuje uciszyć z kolejnej ławki. No czego? Przecież jeszcze się nie zaczęło. Czyli przychodzą trochę do kościoła jak na przedstawienie, do teatru. No jeszcze się sztuka nie zaczęła, jeszcze nie muszę się skupić, jeszcze nie muszę zwrócić uwagę. Przecież muszę mi sobie pogadać. No nie będą gadać na zewnątrz kościoła, tylko nie akurat w kościele. No przecież jeszcze się nie zaczęło. Nie? Tak, to różne środowiska są skażone takim zachowaniem. Moje też. Ale mówię autentyczny przypadek, którego sam byłem świadkiem. I to mówię nie jeden raz. Panie starosto, przeksiędza, o czym nie powinniśmy zapomnieć w czasie świąt? Że obok jest drugi człowiek, który oczekuje od nas odrobiny serca, żeby podzielić się z nim sercem. Dzisiaj tego naprawdę bardzo brakuje. Ja mogę to powiedzieć, znając tę sferę wewnętrzną człowieka, choćby przez to, że mogę to widzieć podczas spowiedzi. Jak wielu ludzi jest spragnionych miłości, jak wielu ludzi potrzebuje i czeka na to dobre słowo, na jedno dobre słowo, które mogłoby tak bardzo wiele zmienić. Jak trudno ludziom się dzisiaj porozumieć wzajemnie i oby właśnie ten Jezus, który przychodzi, pomógł nawiązać nowe relacje, które pomogą tak serdecznie odnieść się do innych i wprowadzić nowy pokój, nowy ład w serce do domów, żeby rzeczywiście to zmartwychwstanie nie było tylko piękną ideą, ale faktem, który Jezus sprawił i do którego wszystkich nas zaprasza. To zmartwychwstanie nie tylko, które stanie się naszym udziałem po śmierci, ale to zmartwychwstanie do nowego życia poprzez oczyszczenie, poprzez nowe zachowania, poprzez lepsze zachowania każdego dnia. A tak bardziej przyziemnie może, panie starosto, o czym nie powinniśmy zapomnieć święta?
O czym? No oprócz tego, że powinniśmy mimo wszystko uczestniczyć w mszy świętej, to jest takie jak gdyby podstawa i powinno być na pierwszym miejscu, to nie powinniśmy zapomnieć o drugim człowieku. I to niekoniecznie tego drugiego trzeba szukać na ulicy, tam myśleć o bezdomnym czy jakimś tam uboższym sąsiedzie, ale powinniśmy myśleć o tym drugim człowieku we własnej rodzinie. Bo absolutnie się tutaj zgadzam z tym. Ja myślę, że papież Franciszek obecnie jest mało rozumiany, bo jego rzeczywiście wypowiedzi są czasem no, co najmniej dwuznaczne. No i nawet kardynałowie nie rozumieją i są te zapytania różne, no różne nurty się pojawiają. Ale ja myślę, że on to robi celowo, świadomie i z przekorą, bo myśmy niestety no, przez naszą religijność, nasze chrześcijaństwo, nas katolicyzm doprowadzili do takiej sytuacji, że właśnie zapominamy o drugim człowieku, to co ksiądz powiedział przed chwilą, a ja powiem tak naprawdę dosadnie, bo myśmy na przykład post, no jesteśmy tuż po okresie Wielkiego Postu, sprowadzili tak naprawdę do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, czy powiedzmy innych, jakichś tam nadmiaru pokarmów, czyli post kojarzy każdemu się przeciętnie, spontanicznie z jedzeniem, ewentualnie piciem. A w żadnym wypadku nie. A już, pani redaktor, nie w Ewangeliach, nie w Nowym Testamencie, ale w Starym Testamencie u Izajasza jest piękna wykładnia, jak należy rozumieć post. Co to jest post? To jest właśnie zadbanie o drugiego człowieka. Myślenie o drugim człowieku. Tam nie ma mowy o żadnym jedzeniu, tam nie ma mowy o piciu, tam nie mówi się absolutnie o wstrzemięźliwości w pokarmach, czyli nawet nie mówi się o siedzeniu na worze pokutnym i tak dalej, tylko o drugim człowieku, o relacji do drugiego człowieka, więc to powinniśmy przede wszystkim pamiętać i o tym pamiętać. To jest trudne, bo ja się absolutnie zgadzam. Rodzina polska, w ogóle rodzina w świecie przeżyła kryzys i to potężny kryzys, ale to właśnie wynika z braku relacji, dobrych relacji. Post dzisiaj wcale nie jest taką wielką uciążliwością. Nawet jeśli się powstrzymać od mięsa, to jest tyle zastępczych, dobrych, że można się obieść postnymi daniami i to wcale nie będzie post. Ale nie można postu do tego sprowadzać, bo to jest tak naprawdę nie post, tylko wstrzemięźliwość od pokarmu. Zresztą wielokrotnie w liturgii księża podają, że obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Czyli to jest jak gdyby... Czasami ująć pokarmu. Tak. To jak dobrze przeżyć święta? Nie, ja myślę, że trzeba być takim naturalnym, wie pani, bo my często tak lubimy ze skrajności w skrajność popadać. To, co wynika z tradycji, ten śmigus dyngus, to też jest dzisiaj bardzo na złą drogę zszedł, bo już tymi wiadrami z balkonów różne historie dziwne się dzieją niepotrzebnie. Ale powinniśmy żyć pełnią życia, cieszyć się właśnie ze śmigusa dyngusa. Ja pamiętam, jak ja strzelałem z karbidu i naprawdę i ja się cieszyłem. Z klucza się strzela. Dokładnie. I no, ja nawet w ogóle pamiętają niektórzy, że takie były formy okazywania radości nawet, bo to się... miało takie klucze z otworem, do tego się draskę wciskało, gwoździem się biło się o mur, żeby strzelało. Ale to były takie właśnie formy naturalnego cieszenia się, zabawy. Ale to jest zawsze niebezpieczne, te wszystkie strzelania z kalichlorku i w ogóle... Tak, to jest. Ale ja myślę, że ludzie bardziej się przygotowywali do świąt, zwłaszcza, że dawniej mięsa nie było na co dzień tak łatwo. I pamiętam, że szynkę myśmy jedli w święta i czekało się na ten moment, kiedy przyszła, czy po pasterce w Boże Narodzenie się wracało i wtedy się próbowało odrobinę szynki, żeby chociaż zaspokoić pierwszy głód i smaku nabrać, a także rano po rezurekcji, bo tego nie było na co dzień. Ale po prostu trzeba się cieszyć życiem, przeważnie w święta, właśnie wtedy, radośnie przy tym stole usiąść, żeby to był tradycyjny polski stół, normalny, oczywiście bez nadużyć. No. Właśnie chciałem to powiedzieć, że czasami nie musi to się kojarzyć od razu z rozweselaczami, bo my musimy być wewnętrznie radośni, a niekoniecznie sztucznie rozweseleni. No ale mówię tak, żebyśmy taki umiar zachowali wszędzie i w każdej dziedzinie, bo
Ten umiar jest potrzebny w każdej dziedzinie, nie tylko o poście. Trzeba myśleć wtedy, że czas postu już minął, trzeba się cieszyć, być zadowolonym. Owszem, nie zaniedbywać tego, co najistotniejsze, czyli tej sfery duchowej, ale i dla ciała też pewne uciechy, jak są, to bardzo dobrze. To powinny być okres radości takiej pełnej. Polska tradycja jest tak bogata, tylko trzeba właściwie wyważyć akcenty. I tak myślę, że przynajmniej te nasze wypowiedzi do tego zmierzały, że jednak no, pokazaliśmy skrajności, sami po tych skrajnościach nieraz się gdzieś tam obijamy, poruszamy, bo jak człowiek na manowce zajdzie, ja tu mówię sobie, nie o księdzu, broń Boże, więc no, tak to To co jest przesłaniem świąt Wielkiej Nocy? No, zmartwychwstanie, to jest przede wszystkim zmartwychwstanie, nowe życie, nowa perspektywa, więc nadzieja. Nie umrę, lecz żyć będę, tam jedna z pieśni i tak dalej. Więc Bóg nie umarł, Jezus żyje. To zresztą święty Paweł mówi, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara i próżne przepowiadanie. Dajemy sobie spokój w ogóle ze wszystkim, to nie ma sensu. Ale jeśli Chrystus zmartwychwstał, to dopiero to ma wszystko sens. Zresztą Jan Paweł II w Tryptyku mówi takie przesłanie, jest to nawet w tym Piotr Rubik ładnie ujął w tych swoich, tu jest Petrus, no i tam się przewija taki motyw tego. To ma sens, a jednak to ma sens, czyli taka głęboka myśl, która przeanalizowała wszystko i to ma sens. Rzeczywiście ma sens wiara w Jezusa Chrystusa, bo On zmartwychwstał. Ja też tak właśnie to odbieram podczas chociażby spowiedzi, gdzie ludzie nagle odkrywają ten sens, że żyjący Jezus im odpuszcza grzechy, że mogą teraz się uwolnić od całych więzów, które nieraz bardzo przeszkadzają pięknie przeżywać codzienność i wchodzą w taką prawdziwą relację z Bogiem, który jest życiem i zmartwychwstaniem. I że to wtedy nie jest martwe, że wiara nie jest martwa i tu chyba najbardziej się to objawia, że to jest taki dynamizm, który nieraz jest mało rozpoznawalny na co dzień, że zmartwychwstanie to był wybuch jakiejś energii, która sprawiła, że Jezus nadał nowy sens istnieniu człowieka i świata. Proszę księdza, panie starosto, czego możemy życzyć Tomaszowianom na święta? Przede wszystkim takiego spokoju i pokoju ducha. My często o pokoju, jak mówimy, no bo liturgia mszy, cały czas pokój z wami, pokój wam i tak dalej. I my tak nam już tak się utrwaliło, upowszechniło. A tu chodzi o pokój ducha, o spokój wewnętrzny. Ci, którzy tego doświadczyli, to wiedzą, o czym mówię. Czym innym, to nie jest ten pokój, który daje świat. To jest zupełnie inny pokój. I tego pokoju, tego spokoju, tego takiego rodzinnego, miłego spędzania tych świąt, takiej radości płynącej z życia, z faktu zmartwychwstania, z tego, że nawet ta przyroda w tym czasie budzi się do życia. My widzimy na każdym drzewie to nowe życie budzące się ponownie i takiej właśnie radości z tego faktu zmartwychwstania, ale i z nowego życia, mojego wewnętrznego również, bo powinno ono być nowe z racji tego, że byliśmy w spowiedzi i byliśmy... Ponieważ pan starosta tak podniośle to ujął, to ja powiem bardzo prosto i bardzo prozaicznie. Wiemy, że zmysłem, który u kobiety działa najbardziej, jest słuch. Dlatego, oby każda mogła usłyszeć od swojego najbliższego mężczyzny, że jest kochana. Natomiast u mężczyzny najbardziej działa wzrok. Więc oby każda z kobiet tak pięknie wyglądała, żeby było możliwe zawieszenie wzroku na niej, a nie na gdzieś indziej. I żeby to sprawiło sobie wzajemną radość bycia ze sobą właśnie w tym, co piękne, w tym, co dobre, w tym, co nas będzie łączyło, a nie dzieliło. A myślę, że Jezus będzie się wtedy cieszył z nas. I wzajemnej miłości na pewno. Szanowni Państwo, gościliśmy w sanktuarium świętego Antoniego u
księdza prałata Edwarda Wieczorka. Gościem był również starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kukliński. Pięknie dziękujemy. My również. Wszystkiego dobrego. Niech te święta będą szczęśliwe i radosne.